Witam Was bardzo serdecznie, Anna Zaporska. I zanim rozpoczęłam ten program, to już zdążyłam się i pośmiać, i porozmawiać na bardzo ważne tematy życiowe. No a teraz czas, żebym przedstawiła Wam mojego gościa, Robert Motyka. Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Rzeczywiście trochę się pośmialiśmy, ale też było dużo poważnych tematów. Wrócimy jeszcze do tego tematu. Mam nadzieję, bo bardzo... Były właściwie dwa tematy. Jeden temat o miłości. Tak, jeden temat o miłości, o związku, o przemijaniu. No to są ważne tematy, ale takie dosyć poważne. Będą tylko poważne tematy? Będą bardzo śmieszne. Jak przystało na para nienormalnych. No tak, ale mam nadzieję, że to zawsze jest, jak jestem gdzieś gościem, odczuwam taką presję, tutaj jeszcze nie, ale już jest lekkie trzęsienie ziemi, że koniecznie jak przychodzi komik, musi być śmiesznie. Tak nie jest. No to jestem przygotowana na wszystkie pytania. Nie, ale zacznijmy w takim razie, jak ja już zaczęłam od para nienormalnych, skąd w ogóle taka nazwa? Oj, to było tak, że kiedy my zakładaliśmy kabaret, to w pierwszej kolejności oczywiście zastanawialiśmy się, jakie będą nasze skecze, czego mają dotyczyć i nic nam nie przychodziło do głowy kompletnie. To były jeszcze 2000, może drugi, może trzeci rok w Jeleniej Górze z Igorem Kwiatkowskim to robiliśmy. Potem gdzieś wypożyczyłem książkę, przeczytałem, to był taki poradnik dla młodych kabareciarzy napisany przez pana Władka Sikorę, który był i wciąż jest guru dla kabareciarzy. To jest założyciel i tekściarz również, jeżeli chodzi o potem, teraz hrabi. No i przeczytałem tą książkę, Igor przeczytał i wiedzieliśmy, że chcemy robić kabaret, wiedzieliśmy, jak to trzeba robić. Potem napisaliśmy kilka scenek i wydawało nam się, że to są skecze już śmieszne, oczywiście nie były takie. No a potem przyszedł moment najtrudniejszy, czyli jak my mamy się nazywać. No i to było najtrudniejsze, dlatego że wydawało nam się, że wszystkie fajne nazwy już zostały gdzieś zarezerwowane i wypisywaliśmy sobie na kartce różne wyrazy, a to kabaret tak sobie. No doszliśmy do wniosku, że to jednak jest słaby pomysł, bo jak ktoś będzie na występie, a potem będzie wychodził i dostanie pytanie, jak było? O, tak sobie. Że to się... Igor się upierał, że mamy być fajne chłopaki, no ale to było takie, na szczęście... pomysł nie przeszedł. Wyjęci spod lewa, taki naprawdę był taki pomysł, bardzo nietrafiony zresztą, a potem nagle się... To się pojawiło, nawet nie wiem, który z nas to wymyślił, że para nienormalni. Bo para, bo dwóch, nienormalni, bo widać, zapamiętaj to, bo kiedyś może ci się przydać. Tak zawsze to śpiewaliśmy, ale że para, że ruch, że energia, w tym kierunku szliśmy. Nasza pierwsza menadżerka oczywiście powiedziała, że to jest absolutnie nietrafiona nazwa, że powinniśmy to skrócić, bo to się źle pisze, to się nie zapamiętuje. Na szczęście zostaliśmy przy swoim, no i para nienormalni do dziś. No, a zmieniliście menadżerkę? Oj tak, od tamtego momentu się sporo pozmieniało, nasza pierwsza menadżerka, ale rzeczywiście to była pani, która nas wprowadziła, że tak powiem, w środowisko, dlatego że pod jej skrzydłami też był wcześniej kabaret Anim Rumru, na którym my w początkowej fazie naszej tak zwanej kariery, no trochę się wzorowaliśmy, bo to jak Anim Rumru, to chłopaki, wójciki i myśmy od razu chcieli być tak jak oni. Dopiero potem doszliśmy do wniosku zaraz. Jeżeli mamy być jacyś, to musimy być przede wszystkim sobą i szukaliśmy swojego charakteru, swojej ścieżki. Udało nam się. A właściwie teraz mi się skojarzyło, że w tym roku w maju kabaret Para Nienormalni będzie miał 18 lat, czyli jesteśmy już praktycznie pełnoletni. Prawie. Jak jest z kabaretem w Polsce? Bo ja pamiętam, no jesteśmy w podobnym wieku, dzieli nas 7 lat. Ja mam 40, Robert ma 47. Czyli w prawie podobnym. Czyli żeby była jasność. Ja jestem pani dobrze, a ja starszy pan. Ja pamiętam kabaret w latach 90. Tak. I tam naprawdę można było się pośmiać. Serio. Teraz trzeba, przepraszam, jeszcze tylko dokończę. Teraz trzeba naprawdę wyszukać kabaretu, który faktycznie śmieszy. To chyba nie jest tak do końca tak. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, natomiast też i zmieniły się czasy. Kiedyś rozmawiałem o tym z panem Jurkiem Kryszakiem, z Jurkiem, bo jesteśmy na ty, i Jurek powiedział, że były inne czasy, z innych rzeczy się śmialiśmy, inaczej się konstruowało żart. Kiedyś były dorożki, teraz ich nie ma. Jakby wszystko wyglądało inaczej. Kiedyś, kiedy tworzył na przykład kabaret Tej, pamiętamy, z tyłu sklepu i Opole, wszystkie żarty były gdzieś ukryte. Śmialiśmy się oczywiście, bo była komuna, więc się śmialiśmy z tego głównie. Potem, kiedy pojawiła się niepodległość, też pojawiło się dużo innych możliwości. Już się przestali się śmiać z władzy, chociaż teraz też się oczywiście śmiejemy. No właśnie, chciałam się zapytać, czy dzisiaj macie taką, czujecie taką wolność i swobodę, jeśli chodzi o dzisiejszy rząd, o dzisiejszą władzę
I też macie taką lekkość w takim trochę sobie żartowaniu nowej władzy? Mamy 2022 rok. To się wszystko pozmieniało, jeżeli chodzi o humor. Przede wszystkim stand-up pojawił się w Polsce lata temu. Abelard tak. Giza, za co mu serdecznie dziękuję i zawsze będę dziękował, to on sprawił, że mamy teraz stand-up na bardzo wysokim poziomie. I z tych stand-uperów jest ludzi, którzy wchodzą w stand-up, jest całe mnóstwo i fajnie, bo można pójść, bo można sobie znaleźć swoją, nie wiem, płaszczyznę, na której się czujemy świetnie jako odbiorca i tam i mieć swoich ulubionych wykonawców. Podobnie jest z kabaretami, chociaż nie ma my mówimy o tym tak wprost, że no, nie ma młodych, nie ma. Mm-hmm. I oni się nie pojawiają, więc te kabarety, my starzejemy się wspólnie z naszą publicznością. Mm-hmm. Staramy się oczywiście robić wszystko, żeby ta młodsza też przychodziła, więc są elementy stand-upu, na przykład w naszym spektaklu. Natomiast jest absolutna wolność i można się śmiać, nie mówię, że trzeba i należy, ale jeżeli jest wolność, to można się śmiać ze wszystkiego. Natomiast inną sprawą jest, jak konstruujemy żart, czy on jest smaczny, czy on jest niesmaczny, czy on jest przaśny, jakie są założenia kabaretu, bo są też kabarety, które celowo prowokują wręcz. I o tym się głośno mówi, dyskutuje i taki kabaret, czy taki twórca, taki artysta wtedy jest numerem jeden wszędzie w mediach, bo o tym się mówi. Powiedział to, śmiał się z tego, a nie powinien i tak dalej, i tak dalej. My mieliśmy takie założenia i tego się trzymamy i myślę, że to jest okej, w zgodzie przede wszystkim z nami, ale przede wszystkim z naszymi widzami. My jako Para Nienormalni w 2004 roku, kiedy startowaliśmy, od razu sobie założyliśmy, że nie będziemy mówić nic na temat polityki, bo po pierwsze nie mamy nic ciekawego, mądrego do powiedzenia, po drugie się na tym nie znamy, więc nie ma sensu. Nie będziemy poruszać spraw związanych z seksem, ani z religią, bo wyszliśmy z założenia i to jest dosyć fajne, bo mieliśmy lat, byliśmy szczypierami, a już tak mądrze myśleliśmy. To potem dopiero dojrzało w nas później, że rzeczywiście to było bardzo mądre i przemyślane, chociaż tak naprawdę nie było przemyślane. No ale czekaj. Że wiesz, że jak zapraszamy widzów na nasz spektakl, to traktujemy ich wszystkich, jakbyśmy zapraszali rodzinę, przyjaciół na obiad. Więc chcemy, żeby się czuli dobrze, komfortowo przede wszystkim. Zdajemy sobie sprawę, że każdy może wierzyć, nie wierzyć, głosował, nie głosował. Każdy może być zakochany w kimś innym. Nie poruszamy tematów, które mogą ich podzielić. Zapraszamy ich na 2 godziny na spektakl, żeby się oderwali od tej szarej, czasami groźnej, teraz jest wojna w Ukrainie, więc przed spektaklem wychodzimy do ludzi i mówimy, wiemy, że jest wojna. Przeznaczamy część dochodów z tych biletów na to, żeby zebrać jakieś rzeczy, żeby tam wysłać. Chcemy też pomagać, ale też chcemy pracować i zaprosić was do tego świata kabaretu, żebyście na 2 godziny mogli się od tego oderwać. Potem wszyscy wrócimy do swoich domów i dalej będziemy żyli tymi problemami. Myślę, że to jest uczciwe wobec naszych widzów, że ich nie dzielimy, a łączymy i że na ten czas, kiedy gasną światła przed występem, a potem znowu się zapalają, że oni są razem. Nikt na nikogo nie patrzy, nikt się nie czuje niekomfortowo, nie śmiejemy się z PiSu, z PO, nie śmiejemy się z księży, z kościoła i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to jest bardzo ładne i bardzo mi się podoba twoje podejście, ale czy to też trochę nie jest tak, że tak, nie mówicie o polityce, nie mówicie o seksie, nie mówicie... Nie mówimy. No to nie jesteście nudni? Nie, nie jesteśmy. Ale dlaczego? Bardzo, polityki jest całe mnóstwo w mediach. Już nie mówię, no oczywiście są kabarety, które tylko robią albo w dużej mierze, na przykład Neonówka, ale też nie tylko Neonówka. No, Jurek Kryszak jako solista też porusza te tematy. My wybraliśmy sobie inną drogę. I okazuje się, że przychodzą ludzie na nasze spektakle. Ja jako administrator naszych mediów społecznościowych otrzymuję fajne sygnały, to one są bardzo wzruszające, że ktoś pisze, dziękuję, że zabraliście mnie w taką fajną podróż, 2 godziny, gdzie nie było polityki, religii, seksu, przemocy. I to jest bardzo przyjemne, jak stoję na scenie i widzę, że przychodzi mama, babcia, córka, że przychodzą rodziny i ktoś, kto ma 13 lat, siedzi i mama nie musi się czerwienić, bo ze sceny pada jakieś słowo niecenzuralne, prawda? A może to jest też trochę tak, że macie inteligentniejszą publiczność? Nie chciałbym iść w tą stronę, że jesteśmy lepsi albo mamy inteligentniejszą publiczność. Ale dlaczego? Publiczność. Jeśli tak jest, to trzeba o tym głośno mówić. Myślę sobie, że znaleźliśmy sobie swoją drogę. Mhm. I fajnie, że ja zawsze powtarzam, że naszym największym dorobkiem i to jest skarb, jest nasza publiczność. Zawsze jestem wzruszony, jak ludzie zostają po występie, że ktoś poświęca swój czas, pieniądze, żeby być z nami na występie, a potem zostaje, żeby sobie zrobić zdjęcie. No to jest cudowna rzecz, bo pamiętam, kiedy rozpoczynaliśmy i nasze pierwsze występy,
praktycznie nikt o nas nie wiedział. Ten początek drogi był straszny. Mamy sketchem, coś tam napisaliśmy, gdzie mamy teraz to pokazać, do kogo się udać, jakąś pomoc, jakąś poradę. A nagle po tych 18 latach jest ta publiczność i ludzie przychodzą, żeby się z nami spotkać, porozmawiać. Ja uwielbiam, kiedy gramy właściwie małe spektakle w Domu Kultury albo w jakimś małym teatrze, gdzie jest 300-350 osób i ludzie są bardzo blisko, wtedy się widzimy i możemy spowodować, że ludzie, nasza publiczność współtworzy z nami spektakl. I ja widzę, że oni przyszli nie po to, żebym mówił, że głosuj na tego, albo że mam się śmiać z pana Kaczyńskiego, albo z pana Tuska i mówić, że to jest jego wina. Oni to wiedzą, przecież to w telewizji, wszędzie, w mediach, jakby to buzuje, to nie są fajne emocje przede wszystkim, a my chcemy zostawiać ludzi z dobrymi emocjami. Ja mam też taką, zdradzę, jeszcze tego nigdy nie mówiłem. Uwielbiam po spektaklu gdzieś przejść i podsłuchać, jak ludzie wychodzą albo przy szatni, co mówią. O was, o spektaklu? Tak, tak. Z jakimi emocjami wychodzą. To jest cudowne, bo takie podsłuchiwanie, ale tak robię, że gdzieś tam i oni omawiają między sobą, co im się podobało, co im się nie podobało. I to z reguły są fajne rzeczy. I to jest, że my jako kabareciarze, jako komicy, to nie jest oczywiście żadna misja, ale jest to bardzo przyjemne, jak wiem, że ja po występie jadę do hotelu i następnego dnia już gram w innym mieście, ale oni idą do domu z jakąś taką fajną energią. I jeszcze to w nich tam zostanie, dopóki nie włączą telewizji i nie dopadnie. I znowu wróci to wszystko. Tak. Słuchaj, a powiedz mi, jak jest z młodymi ludźmi? Czy oni chętnie, czy wybierają stand-up, czy też powiedziałeś, że chcecie przyciągnąć tę młodą publiczność, ale jednak chętniej chodzą na stand-up? I jeszcze tylko jedną rzecz ci powiem. Ja ci powiem, że ja nie do końca rozumiem stand-up. Może dlatego, że mam trochę więcej lat i wychowałam się na kabarecie. Może tak. Ja też nie rozumiałem, dopóki się tak naprawdę tym nie zainteresowałem. Bo to jest tak jak z kabaretem. Jest kabaret dobry, fajny, wybitny, który porusza się na różnych tam płaszczyznach, w zależności jakim operuje jeszcze grepsem, humorem i tak dalej. Tak samo jest ze stand-upem. Mhm. Jest dobry, jest słaby. Ja się zraziłem kiedyś, pamiętam, jeździłem rowerem latem i zatrzymałem się tutaj gdzieś przy Wiśle i była taka mała scena i stand-uperzy coś, zdjąłem słuchawki i się bardzo zraziłem. Było dużo wulgaryzmów, to było o niczym i nie pasowało mi, ale była widownia i okej, bo to akurat im pasuje. Natomiast jeżeli chodzi o stand-up, to przede wszystkim to nie jest taka prosta sprawa wyjść samemu na scenę i z mikrofonem gadać, żeby było i zabawnie. Mówić do ludzi, żeby było interesująco, mądrze i zabawnie. Kontrowersyjnie, w zależności od tego, kto jaką sobie wybierze tam ścieżkę. Jest łatwiej jest w kabarecie, bo jest to gra zespołowa, wychodzimy we dwójkę, we trójkę, jeżeli się partnerowi potknie, tam powinie noga, no to kolega czy koleżanka go podratuje. Jasne. A tutaj jesteśmy sami. Ja sobie próbowałem i próbuję nadal i też chciałbym od czasu do czasu robić stand-up, ale te pierwsze wyjście pamiętam, kiedy się zdecydowałem, kiedy ktoś do mnie zadzwonił, słuchaj, bo jest taka impreza i bardzo byłoby fajnie, gdybyś przyjechał, to jest taka impreza sportowa, a ty przecież jesteś trochę takim sportowcem. Wiem, przejdziemy do tego. Że może byś przygotował takich pięciominutówek i żeby to w jakichś odstępach na scenie, żebyś to powiedział, to żeby to było około sportowe. Ja oczywiście, bo ja jestem wariatem, powiedział, tak, super, to jest dla mnie, ja to będę robił. Po czym odłożyłem telefon i mówię, dobra, ale przecież ja nie mam nic przygotowane. No nic nie miałem przygotowane, ale miałem tydzień, więc coś tam poskładałem swoje jakieś historie, dopisałem jakieś puenty i poszedłem. I to było... Ja nie mówię, że to już nie chcę klepać tego, bo to wszyscy mówią, że to było wyjście ze strefy komfortu. Nie, to było po prostu jakbym wyszedł nago na Puławską po prostu w Warszawie i nie mam się gdzie schronić. To było tak straszne, że nie byłem na to przygotowany. Oczywiście udało mi się, nie poległem, bo lata doświadczeń powodują, że można, że potrafię... Wybrnąć. Ale ukryć też stres. Natomiast... naprawdę szapoba dla wszystkich, którzy to robią na co dzień, są zawodowcami, wychodzą, mają odwagę i to robią. Więc wracając do twojego pytania, są świetne stand-upy, są mądre stand-upy, są stand-upy tematyczne, tak jak niedawno Abelard opowiadał, że był na przykład stand-up dotyczący śmierci, trudny temat, nie akceptujemy, różnie do tego ludzie podchodzą, boją się albo udają, że tego nie ma i stand-up na ten temat. To jest też fajne, że człowiek, który wychodzi przez Ricky Gervais, jest taki komik. Ostatnio oglądałem, po 7 latach popełnił taki fajny stand-up.
45 minut w zasadzie. I to nie jest tak, że przez 45 minut jest zabawnie. Nie. Czasami są tak konstruowane żarty, że jest mądrze, prowokacyjnie, smutno, obrazoburczo, a potem jest mądra puenta. I tam śmiechu jest niedużo, ale daje na to do myślenia. Ale ktoś, kto idzie na taki stand-up, wie, że idzie na taki stand-up. Jeżeli ktoś chce być obrażany i słuchać, nie wiem, no, że moja stara to coś tam, no to idzie na taki stand-up. Więc i przede wszystkim jest ogromny wybór. Możemy zdecydować, to my decydujemy. No to przecież ja kupuję bilet, jasne, prawda? Nikt nie każe mi tam iść. Więc myślę sobie, że trzeba znaleźć odpowiedniego komika, który robi dobry stand-up, zobaczyć, jak to wygląda, bo i myślę, że znalazłaby pani redaktor coś dla siebie. Proszę spróbować. Spróbuję w takim razie, obiecuję. Po co ci jest program telewizyjny? Ale zanim odpowiesz, to ja chciałam powiedzieć, że ja oglądałam kilka odcinków owego programu, czyli rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec. I muszę ci powiedzieć, że ja uwierzyłam w ten program. Ja uwierzyłam tobie. Ojcu to w ogóle uwierzyłam. Ale nie wiem, czy to była gra z twojej strony, czy faktycznie tam były szczere emocje, łzy i wszystkie te właśnie emocje, które przekazywałeś i ja odbierałam, były prawdziwe, ale ja w to wierzę. To cudownie, dlatego że ten program od początku do końca jest prawdziwy. Oczywiście nie mogę wypowiedzieć słowa, że on był niereżyserowany, bo był reżyser na planie, była fantastyczna ekipa. Oni za chwilę. Natomiast przede wszystkim trzeba zacząć od początku. To jest duński format. Ja dostałem propozycję, żeby stawić się, żeby w ogóle szansa, to było cudowne, że dostałem taką szansę, żeby pojawić się na castingu. Potem Ale to na castingu było? Tak, byłem na takiej rozmowie, bo byłem na takiej rozmowie dosyć długiej, dwugodzinnej, z której miało się okazać, czy ja jestem odpowiedni, czy jestem nieodpowiedni, czy mam fajne przeżycia, bagaż doświadczeń, jak wygląda moja relacja z ojcem, bo o tym jest ten program. Po dwóch tygodniach się okazało, że jednak tak, że ja... A potem zadzwoniłem do taty i powiedziałem mu, że jest taka propozycja, żebyśmy taki program razem zrobili. No i od tego uzależniałem, od tej odpowiedzi, czy będziemy to robić, czy nie. No właśnie, ciekawa byłam. Tata powiedział, że tata zadał mi tylko dwa razy to samo pytanie. Czy na pewno ty będziesz? Ja mówię, tak, no przecież ja i ty. Ale mówię, tatuś, przyjedzie do ciebie 9 osób, ekipa, oświetleniowiec, operator. Wiesz, będą przez 3 tygodnie, może miesiąc, nie wiem. Od rana do wieczora będą u ciebie w chałupie się kręcić. A mój ojciec nie jest taką otwartą osobą, że zaprasza wszystkich. I mówię, wiesz, zapraszamy ich do swojego życia prywatnego. To nie jest tak, że będziemy robić teraz remont, bo ma przyjechać telewizja. Nie. Oni po prostu przyjadą i zastaną to, co zastaną. No, jak będą gary w zlewie, to będą gary w zlewie. Bo tak żyjemy. No, nie będziemy tutaj... Ale ty, synek, będziesz? Ja mówię, tak, że będę. No to dobrze. No i on się zgodził. No i wtedy jakby dostałem zielone światło, powiedziałem, że tak, robimy to. I potem pojechaliśmy do tej Sieniawy, do mojej Sieniawy. I tam... Bo rozpoczął się drugi sezon i one się różnią, te sezony. Ten pierwszy sezon, ja sobie lubię oglądać, włączam sobie czasami na playerze i podglądam, jak się zachowywałem, czasami się wstydzę tego. Tak krótko odpowiadając na twoje pytanie, nie ma tam żadnej gry, ani przez chwilę. Wszystko jest prawdziwe, wszystko jest naturalne. I ja za często tam płaczę, przynajmniej w początkowej fazie, na szczęście. Znaczy, pamiętam, że powiedziałem reżyserowi, Paweł, słuchaj, jest niedobrze, bo ja cały czas ryczę, czy moglibyśmy coś z tym zrobić, bo widzowie nie uwierzą, że ja, prawda, płaczę cały czas, przecież tu nie ma powodów, ale oni nie znają mojej historii, mojego taty. A ta historia jest następująca, że jak ja miałem 15 lat, wyjechałem z domu i rzuciłem się w wir, nie wiem, swojej kariery, nazwijmy to, na początek szkoła, a potem nieudany egzamin do szkoły teatralnej, a potem mówię, jak nie szkoła teatralna, to nic, to poszedłem do radia, potem radio, potem telewizja lokalna, no w ogóle, bo ja chciałem coś, jakoś, nie wiem. I potem, kiedy pracowałem w radiu i wszystko zaczęło się mi
układać, nagle umarła moja mama, co przewróciło mu świat do góry nogami i w zasadzie wtedy się kompletnie spaskudziły moje relacje z ojcem, bo się od siebie oddaliliśmy, bo go gdzieś podświadomie obwiniałem, zupełnie niepotrzebnie, bo to się nie stało przez niego. I myśmy się od siebie oddalali, nie przerabialiśmy mnie... Nie było od 15 roku, miałem 15 lat, czyli skończyłem 8 klasę. Nie rozmawialiśmy z ojcem w zasadzie o żadnych trudnych tematach, z którym się powinno z dzieciakiem gadać, przegadywać, przerabiać. No, i ta relacja była taka po prostu, przyjeżdżałem na święta, przyjeżdżałem na weekend, a co tam, a jak się masz, a co jadłeś, a co w telewizji, a może chodźmy, a napijemy się kawy, nic cię nie boli, w porządku, to cześć, to jadę. I to tyle, to jest nic. To nie ma żadnej rozmowy, ani relacji, ani wchodzenia głębiej w... Tak nawet nie można drugiej osoby poznać, bo to były zawsze te same pytania, zawsze te same odpowiedzi. I nagle ląduję u ojca. Mm-hmm. I nagle się okazuje, że będę tam 3 tygodnie. Reżyser mnie pyta do kamery, czego się spodziewasz? I ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Mówię, nie wiem, boję się, nie wiem, co się stanie. Jest to dla mnie kompletnie jakiś obszar nieznany. Nie wiem. I przez, powiedzmy, 3-4 dni byłem bardzo spięty. Potem jak oglądam te pierwsze odcinki, widzę, Boże, jak jestem sztuczny, jak jestem spięty, bo boję się, że tata sobie nie poradzi. Tata jest też jest pacjentem onkologicznym, jest chory, ale dźwiga to, nie lubi, żeby ktoś robił z niego ofiarę, więc on zawsze odsuwa te rozmowy o chorobie. Tutaj jest ta ekipa, ja się martwię podwójnie, jak on sobie z tym poradzi, bo to jest duże obciążenie, bo mu zapinają mikrofon, bo kamera jest blisko, bo są obcy ludzie, którzy, panie Tadziu, panie tutaj, pan stanie i tak dalej, więc ja bardziej się patrzę w jego stronę niż to, co mam. No i w efekcie otrzymuję siebie jako bardzo sztucznego, widać takiego spiętego niemalże faceta, który przecież przez 17 lat mam do czynienia z kamerą, z mikrofonem. Ja myślałem, że ja po prostu wejdę i pójdę. Nie! Się okazało, że tata wszedł, poszedł, a ja zostałem. I tak, tata faktycznie wszedł i poszedł. Oni wszyscy mówią, no wiesz, no ty tam ten, musisz jeszcze popracować. I zupełnie mi to mówią serio na stronie, bo są takie nienaturalne jakieś takie rzeczy, ale ojciec to w ogóle i wszyscy, panie Tadeuszu. To prawda. I druga rzecz, na którą nie byłem przygotowany, a propos emocji, to jest ta krytyka, którą otrzymywałem ciągle od taty, bo myśmy razem coś budowali i ojciec cały czas coś krytykował. Ojciec cały czas mówił, że ja coś źle robię. On ma w charakterze to, że on musi po prostu skomentować. A dlaczego wziąłeś ten kubek? A dlaczego go nie postawiłeś? A zamknij szafkę? A jak ty malujesz? A ile farby? A gdzie ty stoisz? A dlaczego? A dlaczego tak czapkę? Nie wygłupiaj się! Non stop. I to jest takie... I po pierwsze, byłem zawstydzony przed ekipą, że tak mnie tata traktuje. Po drugie, wiedziałem, że muszę zachowywać się naturalnie. Po trzecie, za chwilę zacząłem sobie myśleć, Jezus, przecież to wszystko zobaczą ludzie, będą to oglądać i komentować. Żeby nie było tak, że będą komentować, że mam ojca tyrana, bo on taki nie jest. Więc nałożyło mi się kilka tematów w głowie i tych emocji, ja nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Plus to, że od czasu do czasu byliśmy przez reżysera delikatnie prowokowani w stronę rozmowy na tematy, których nie podejmowaliśmy wcześniej. Poszliśmy na cmentarz do mamy, gdzie mówię, słuchajcie, to nie jest dobry pomysł, my idziemy na cmentarz, ludzie obejrzą i powiedzą, że co robimy, cyrk na grobie mojej mamy, to tak ma nie być. On mówi, nie, pełen szacunek, wszystko tak jak chcesz. Ja mówię, jeżeli tak to ma wyglądać, to musisz gdzieś pójść. Schowajcie się z tą kamerą, nie róbmy tu... Żebyście mieli trochę intymności. My możemy, ja nie wiem, co tutaj się stanie. Ja mówię do ekipy, słuchajcie, zawsze jest tak, że my z tatą nie chodzimy na cmentarz. Mama umarła 18 lat temu, może tam ze 2 razy byliśmy przelotnie. Ojciec po prostu tylko pozamiata i wychodzi. W ogóle nie otwiera się z żadnymi emocjami. Nigdy o tym nie mówi. Dla niego to jest temat nieprzegadany, dla mnie też. Wzajemnie może sobie go przerabiamy. I nagle lądujemy na tym cmentarzu. I ja mówię do ekipy, słuchajcie, ja się tu osmarkam. Zawsze jest tak, że ja tu przychodzę i ja tu 10 minut wyję. Tak jest. Mojej mamy ulubioną piosenką była, jest Abba, Chiquitita. Kiedyś jak pracowałem w radiu jeszcze, to były lata 90, robiłem poranek w Jeleniej Górze i mama słuchała tego radia. I ja wiedziałem, że ona kocha tę piosenkę i zawsze jej tę piosenkę włączałem. To były jeszcze radia niesformatowane, można było sobie wyjąć płytę i włączyć. Jasne. Teraz już tak się nie dzieje. Więc włączałem i ona tam dzwoniła do mnie i mówiła, synek, zawsze jak ty to puszczasz, to ja tańczę w kuchni. I to jest, to we mnie tak strasznie zostało i jest, i zawsze mnie to wzrusza, mam to nieprzerobione nawet teraz, że zawsze jak idę do mamy na cmentarz, to mało się modlę. W zasadzie siadam, wyciągam telefon, puszczam tę piosenkę, kładę na grobie mamy,
czekam, ona trwa 6 minut z hakiem, płaczę i idę. I to jest ten moment. I teraz mówię, słuchajcie, to będzie pewno tak, że przyjdziemy na ten cmentarz z ojcem, położę ten telefon i jakby tutaj się nic nie zadzieje, nie? Ale spróbuj porozmawiać, jak już będziecie razem, powiedział do mnie reżyser. Więc poszliśmy na ten cmentarz i wszystko, co tam się działo, ja się bardzo się tego bałem, zadziało się tak naprawdę. I wiem, że widzowie też weszli w tą historię, w tę historię, utożsamiali się z nią mocno, pisali potem do mnie. Ojciec się zatrzymał, zaczęliśmy trochę rozmawiać i w sumie się rozsypaliśmy na drobne, ale jednocześnie, i on tam niewiele powiedział, ale powiedział bardzo dużo. I to była dla mnie bardzo ważna scena, tak samo jak scena przy ognisku, gdzie bardzo zależało mi, bo tata nigdy nie mówił mi, synu, kocham cię. Tak po prostu. Nie mówił. To jest, ja wiem, że on mnie kocha, ale chcę, żeby mi to powiedział. Ale chciałeś zawsze, tak? Tak, chciałem. A czemu, dlaczego on nie mówi, że on mnie kocha? Ja do swoich dzieciaków mówię, kocham cię. Nie musi być jakiś podjazd, gra wstępna, czy on coś fajnie zrobił. Nie, po prostu. Ale wiesz co, trochę tak było, że nasi rodzice tak, mieli ale miałem większą... to nieprzerobione. Okay. Oczywiście on jest człowiekiem, który urodził się po wojnie. Oni myśleli wtedy, jak przetrwać, a nie o to, że miłość, coś tam. I jesteśmy w tej bardzo trudnej scenie, kręcimy to, jak jesteśmy z ojcem na rybach. Pojechaliśmy pierwszy raz razem wspólnie na ryby. Motocyklem, moim co prawda, ale ja prowadzę, a ojciec siedzi z tyłu. Pierwszy raz, zawsze ja będę kierował. Więc tutaj nagle ojciec siedzi z tyłu. To jest... Jedziemy, wędkujemy, siedzimy przy ognisku i jest ten moment, kiedy ja wiem, że teraz muszę mu to powiedzieć i teraz on musi mi to odpowiedzieć. Tak jak ja bym chciał to usłyszeć. I mówię do niego, tato, bardzo cię kocham. A on do mnie mówi, ja bardzo dobrze o tym wiem. I to było coś dla mnie tak potwornie wzruszającego i jednocześnie trudnego, bo nie powiedział, kocham cię. Więc ja wstałem, odwróciłem się, tam stałem z 10 minut. Znowu osmarkany cały, wiadomo. Nie przerywają tego ujęcia, kamery są gdzieś tam daleko schowane, więc to nie jest tak, że krzyczą, teraz trochę w prawo, trochę w lewo. Nie, to jest wszystko naturalne, prawdziwe. I tak jak stałem, patrzyłem w tą wodę, która tam była za moimi plecami, w to jezioro, pomyślałem sobie, w zasadzie to on powiedział, że mnie kocha tylko po swojemu. Więc się odwróciłem, nałożyłem mu kaptur, bluzy i powiedziałem, to chodź, tatuś, jedziemy, bo jest zimno. I pojechaliśmy i ten serial, 9 odcinek, kiedy wsiadam na motocykl i odjeżdżam, jadę do domu, to ja nie chciałem jechać. Ja tego samego dnia już grałem występ w Karpaczu o 20:00. I mówię sobie, jest taki koszmar, wracam z powrotem do roboty, mam ją świetną, to zawsze mówię, że mam najlepszy job, ale że jestem tu, że tak wszystko zwolniło, że otworzyłem oczy, że zrozumiałem, spotkałem ojca od nowa, spotkaliśmy się, on też na mnie spojrzał inaczej, że te wszystkie tematy, problemy, które ja miałem, to one były w większości moje. To ja miałem w głowie nieopokładane. To jak to teraz to oglądam, to widzę, że to jest taki lew. Mój ojciec jest taki lew, który po prostu już swoje przeżył. On to już wszystko był na wszystkich bitwach. On już znaczy w ogóle to już, on zjadł już wszystkie sawanny tam zwierzęta, on już jest znudzony. I jest taki mały, taki, ale tata, ale czekaj, a jeszcze ja, weź przed, ale jeszcze ja, a powiedz, że mnie kocha. Dobra, kocham cię, ale nie tak, inaczej powiedz. To ja byłem takim właśnie... Ja zrozumiałem, że to niepotrzebnie, nie? Że w ogóle nie, że to nie ta droga. Gdyby nie ten projekt, gdyby nie ten serial, to by się nie wydarzyło. Ja bym dalej był w jakimś dziwnym napięciu, obwiniałbym go pewno za coś. Dlaczego jest takim mrukiem? Ale dlaczego, tak nie, dlaczego do siebie nie dzwonimy? Dlaczego nie mówi mi pewnych rzeczy? Nie musi, cholera. Przecież on tego nie musi robić. Ja to zrozumiałem, zobaczyłem to, przeżyłem. To było takie... bardzo terapeutyczne. I wszystko było prawdziwe. I jestem bardzo wdzięczny, że mogliśmy to zrobić z ojcem wspólnie. Że mogliśmy to przeżyć. I że to przeżywamy, bo zrobiliśmy też drugi sezon, który jest zupełnie inny. I że za 20 lat, jak Bóg pozwoli, będę mógł to z wnukami obejrzeć. Zobaczcie, to jest wasz pradziadek. O, a to ja. Tu sieniawa. O, tu lumpek. Tu żeśmy się z dziadkiem kłócili. Tutaj krata odpadła. No, tu... że to zostanie, nie? To jest super. A jakim ty jesteś ojcem? Nie wiem, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja jakbym miał odpowiedzieć tak po prostu, tak szybko, bez zastanowienia, to bym powiedział, że bardzo średnim. Natomiast to jest pytanie pewno do moich dzieci, do Hani i do Wiktora, którzy może wypowiedzieli coś więcej, coś inaczej. Ja na pewno inaczej wychowywałem, inaczej byłem z Wiktorem, który ma już 22 lata, a inaczej z Hanią, która ma 16 lat, bo
postanowiłem, że w pewnym momencie swojej kariery, zawsze mówię kariery, prawda, chociaż no super, że jakby zostawię radio, a pójdę w kabaret. No i wtedy okazało się, że muszę spakować walizkę. I pojechać. I pojechać. I to się, zaczęło się tak, że po prostu, ja po prostu ciągle byłem w podróży. Jak Wiktor się urodził, miałem 25 lat, czyli byłem takim synkiem, który nie mam poukładane w głowie za bardzo, nie wie, co chce ze sobą zrobić. Może ma jakieś tam marzenia i dąży za wszelką cenę, ale jeszcze nie wie jak. Sam sobie nie potrafi poradzić ze sobą, i nagle przychodzi na świat dziecko, syn. O, wow. Ale ja mam wrażenie, że ty chyba jako młody człowiek również byłeś bardzo takim mądrym, poukładanym, wrażliwym człowiekiem. Miałem cel. Tak się piszesz, malujesz, o tak. Miałem cel, to może dlatego. Nigdy nie działałem na oślep. Zawsze wiedziałem, co chcę zrobić, a potem szukałem środków, żeby to po prostu zrobić. Wszystko, ja zawsze, koledzy się do dzisiaj ze mnie śmieją, że ja mam wszystko zapisane w zeszyciku. Ja nie notuję w laptop. Ja bo to, co się napisze, to ma w ogóle inną moc, inną siłę. I może dlatego, że ja sobie kiedyś napisałem, będę pracował, jak zaczynałem, w ogóle byłem w Jeleniej Górze, skończyłem szkołę i zacząłem pracować w radiu, to sobie napisałem, będę kiedyś pracował w ogólnopolskiej stacji radiowej, kropka. Jakby, i potem robiłem wszystko, żeby to, albo jak zaczęliśmy robić kabaret, będziemy najbardziej popularnym kabaretem i się okazało, nie mówię, że najlepszym, ale popularnym, wszyscy wiedzą, jasne, kim jesteśmy. Więc to udało się osiągnąć. Natomiast jeżeli chodzi o ojcostwo, to przede wszystkim to też wymaga czasu, oddania, bycia, wsparcia. Tam jest wiele zależności i ja niekoniecznie z Wiktorem zdałem ten egzamin, bo mnie po prostu nie było. Pamiętam, jak on miał 17 lat i ja siadłem z nim do jakiejś rozmowy dotyczącej jego problemów i mówię mu tam, synu, ale wiesz, i on od razu mnie zastopował. Tato, trzeba było tak 3 lata temu. Więc na pewno ta cena popularności, kariery, ta cena jest bardzo wysoka. Natomiast ja lubię żyć do przodu, a nie do tyłu, więc przegadaliśmy z Wiktorem ten temat i mówię mu, no stary, ja już tego nie zlepię. Było, wydarzyło się, zrobiłem takie błędy, uczyłem się, wiesz, żałuję. Może nie musiałem z takim natężeniem napierać na to, żeby coś robić, a być bardziej z tobą. Towarzyszyć ci w twoich ważnych momentach, kiedy robiłeś sobie teatrzyk w szkole. Mnie nie było na przykład, a inni rodzice byli. Natomiast tego już nie zmienimy, ale przed nami jest przyszłość. My tam idziemy w tamtą stronę. Spróbujmy razem, żeby ta przyszłość była nasza, wspólna. Więc po prostu sklejajmy te relacje i to się udaje. A z Hanką już zadbałem o to, żeby było wszystko tak jak należy i mimo tego dużego natężenia, bo odrobiłem lekcję, nie chciałem popełniać tych samych błędów, mam taką relację i mogę powiedzieć, że to jest córunia tatunia, że Hanka ma 16 lat, jest pannicą, przychodzi, siada mi na kolanach i opowiada mi historię, nie czeka na pytania, a jak tam było, tylko po prostu się otwiera i to jest fajne. Myślę, ale nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy jestem dobrym ojcem, jakim jestem. Staram się być dobrym. Staram się. Biegacie razem? Wszyscy? Nie. To jest tak. Trochę... Bo ty jesteś zapalonym biegaczem. Amatorem. Kiedyś w zasadzie biegałem od szkoły, w szkole podstawowej. Bieganie się zaczęło w szkole podstawowej, bo uczyłem się 3 lata na wsi, a potem mama mnie, mieli taki świetny pomysł, przeprowadzili mnie do szkoły, która miała najwyższy poziom w mieście. Ja odstawałem bardzo, no bo wiadomo, inaczej matematyka, inaczej polski, ja byłem trochę z tyłu. Ale rzeczą, którą mogłem jakby się wybić i pokazać, że hej, ja jeszcze tutaj jestem, zobaczcie na mnie, to właśnie był WF i to bieganie. I tam pamiętam, że ja byłem trzeci, potem byłem drugi, potem byłem pierwszy, że to bieganie sprawiło, że ja mogłem zaistnieć tam. I od tego się zaczęło, ale tak naprawdę któregoś razu spotkałem się w jakimś programie jako gość z Maćkiem Kurzejewskim, a on jest mistrzem, profesorem i po prostu kilkadziesiąt maratonów ma za sobą. Wiem, był moim gościem. Więc to jest człowiek, profesor, jeżeli chodzi o bieganie i on otworzył mi inne myślenie na bieganie, bo on powiedział do mnie, słuchaj, jak sobie zrobisz maraton, jak przebiegniesz maraton, to zobaczysz, co się z tobą stanie, jak przebiegniesz linię mety. A ja mówię, co? No, jak miniesz linię mety, to powiedz mi. To zobaczysz. To zobaczysz i daj mi znać.
I fajne było to, że ja to zrobiłem to, a po latach jeszcze spotkaliśmy się w Nowym Jorku i razem pobiegliśmy maraton. On był wtedy ze synem Frankiem i stworzyliśmy świetny team, pomagaliśmy sobie po drodze, mieliśmy sporo kryzysu. Oczywiście Maciek nie, tylko ja i Franek, prawda? Ale to pamiętam, że to było mega piękne przeżycie, pokazujące, że wszystko jest w naszej głowie, że praca zespołowa, że team. I też mi się tak wydawało, że skoro ja tak biegam, jestem takim wariatem, bo to się czyści głowa, bo no to jest taki indywidualny sport. Jak ja biegnę 15 kilometrów, żeby się rozbiegać, to mam dużo czasu, żeby sobie przemyśleć pewne rzeczy, podjąć jakieś decyzje, albo sobie rozłożyć jakiś problem na czynniki pierwsze. I to naprawdę, jestem sam ze sobą wtedy, prawda? Biegam bez muzyki, żeby sobie te myśli fajnie poukładać, uszeregować. I myślałem sobie, że zaszczepię najbliższych. Trochę Wiktor biegał, a potem stwierdził, że nie, bo to wiesz, to kolana bolą. Mówię, na początku, ale potem już nie bolą. I ja mówię, no nie gniewaj się, może jednak nie. To kupiłem bieżnię, no to tam czasami coś po ten. Hania nie biega, ale za to tańczy, stepuje, więc jakby okej. Okay. Moja żona nie biega, ale gra w tenisa, więc jest okej, okay, więc ja tylko tam sobie biegam. Sobie biegasz. Ale to jest... Wiadomo, że trudno jest komuś, kto kompletnie, naprawdę nawet nie chce wchodzić w temat biegania i jest go namówić, ale zdarzyło mi się już wiele osób wciągnąć w bieganie. To jest bardzo fajne, że był taki moment w naszym kabarecie, że bez względu na to, w jakiej byliśmy formie, 5 osób rano o poranku, gdzieś w ogóle jakoś tam 7:30, mrozik, nie mrozik, wybiegaliśmy i biegaliśmy razem wspólnie przez jakieś 40 minut. To też jest bardzo integracyjna sytuacja i bardzo pomaga i zespala wiesz, ludzi. Bardzo podziwiam. Ty nie biegasz. Ja nie rozumiem w ogóle biegania. Ale to jest najprostsza rzecz, bo ja kiedyś zastanawiałem się, jak można najprościej to określić. I ktoś kiedyś to powiedział, że to nie wymaga żadnej filozofii, to jest po prostu przebieranie nogami. Nic więcej się tam nie dzieje. Po prostu przebierasz nogami. Nie mówimy o tym, że musimy wykręcić jakiś czas, sobie coś udowodnić, komuś sobie coś udowodnić. W ogóle nie. Ja się cieszę, że ja mogę to robić. I tyle. I od takiego najprostszego. Nie biegam, bo chcę rzucić jakieś kilogramy, no bo bieganie no, odchudza, ale no, umówmy się, chodzenie bardziej. 70% to jest, jeżeli chodzi w ogóle o sylwetkę, to jest dieta, a reszta to jest sport, więc wystarczy wejść w pudełka, ograniczyć kalorie, wyrzucić cukier i inne rzeczy i nagle po 3 tygodniach, ja schudłem, jak byłem u taty, ciężka praca, dużo wody, regularne posiłki, 7 kilo. Do przodu. Do tyłu. Do tyłu. No, oczywiście schudłem, przyjechałem. No tak, bo tak, ciężka praca, regularne posiłki, to też faktycznie, ale myślałam, że tata tam, wiesz, dobrze karmił. Nie, no tak, u niego to jest tak, że to niestety, a może jeszcze, ja może już nie chcę, ale ci, pani ręka weź mu tamtego i on tam zawsze mi dokładali. Ale no, pracowałem od rana do wieczora, to rzeczywiście. Prawdziwy serial, wracając do tego, aha, to bo to już było o bieganiu, już mi się pomyliło. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Już? Już! Spojrzę na zegarek. Siedliśmy do stołu, było chyba 15 czy 10 po, jest za 10. A co to oznacza? Po prostu, że to była piękna, cudowna, interesująca, intrygująca i mądra rozmowa, za którą dziękuję. To prawda. Ja bardzo ci dziękuję i mam ogromną prośbę, żebyś pozdrowił tatę ode mnie. Pozdrowię. Ja widziałem się z tatą wczoraj, ale będę dzisiaj do niego dzwonił i pozdrowię. Bardzo się cieszę. No, pozdrowię. Tata jest fajny gość. Jestem dumny, że mam takiego ojca, naprawdę. Cieszę się bardzo. Dziękuję ci jeszcze raz serdecznie. Dziękuję również wam. Polski FM, Chicago.